Już dzisiaj, w piątek 27 lipca, będziemy świadkami najdłuższego w tym stuleciu zaćmienia Księżyca. W pewnej fazie zaćmienia naturalny satelita Ziemi zrobi się czerwonawy, stąd popularna nazwa tego zjawiska – krwawy Księżyc. Gdzie i o której godzinie najlepiej oglądać to zjawisko? Całkowite zaćmienie Księżyca powinno być widoczne dla większości mieszkańców Polski, a do jego obserwacji nie potrzeba żadnych instrumentów optycznych. Zjawisko potrwa aż godzinę i 43 minuty. Następne równe długie całkowite zaćmienie naturalnego satelity Ziemi będzie miało miejsce dopiero w 2123 roku. Astronomiczny spektakl rozpocznie się w Polsce około godziny 20:30. Wówczas to z nadpołudniowego wschodu wzejdzie Księżyc i już wtedy będzie rozpoczynała się faza częściowa tego zjawiska. W związku z tym najlepsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy Podkarpacia. Całkowita faza zaćmienia wypadnie około godziny 21:30 i wówczas Księżyc będzie już wyżej nad horyzontem i będzie widoczny w całej Polsce. W fazie całkowitego zaćmienia Księżyc może być wręcz ledwo widoczny na tle ciemnego nieba, ale z pewnością będziemy mogli dostrzec jego krwawo-czerwonawą barwę i taki stan utrzyma się mniej więcej do północy. W czasie całkowitego zaćmienia Księżyca, gdy srebrny glob zacznie przechodzić przez cień rzucany przez Ziemię, będzie można zauważyć, jak jego tarcza powoli ciemnieje. W pewnym momencie ten cień będzie stawał się coraz bardziej czerwony. Temat podesłała nam Dominika, za co serdecznie dziękujemy, bo mało brakowało, a sami byśmy zapomnieli. Jak zwykle dawajcie nam znać, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać w naszej serii 90 sekund. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanału, by zawsze być na bieżąco. Ja tymczasem się żegnam i do usłyszenia już wkrótce.